Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, nagrywam dla was dzisiaj odcinek przed swoimi zajęciami na studiach. Także docencie to, nie no, żartuję. W sensie, ostatnio zauważyłam, że w ogóle nie mam czasu na nagrywki. Szczególnie kiedy jest weekend, to ten poniedziałkowy odcinek bardzo lubi mi wypadać. Mamy troszeczkę do zrobienia i tak sobie myślę, co by tutaj zrobić. Czy mam jakieś punkty nauki? No jasne, że nie. Przydałoby się wbić jakiś poziom. Żywność. Tak, mistrz areny. Nam został jeszcze jeden typuś, co nie? Żebyśmy mogli sobie odblokować tą taką silniejszą arenę. W sensie to jest największa głupota, bo ja totalnie lamię. Ale nie martwmy się tym. Może będzie miał dla mnie jakieś zadanie już Keret. Byłoby fajnie, bardzo fajnie, bo na początku przecież nie chciał nam dać questa. Także się przejdźmy. On powinien gdzieś sobie tutaj stać. Naprawdę w to wierzysz? O, dokładnie, tutaj jest. Właściwie może być go tylko żal. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak. Jest pewna ważna sprawa, do której potrzebuję kogoś zaufanego. Podczas swojego krótkiego pobytu w naszym obozie zdążyłeś udowodnić, że można na tobie polegać. Myślę, że mogę tobie powierzyć to zadanie. O co dokładnie chodzi? Kilka dni temu kilku młodych orków wybrało się na polowanie. Mieli się nie oddalać zbytnio od obozu. Jednak obawiam się, że poniosła ich ciekawość i podeszli zbyt blisko obozu piratów. Jeden z naszych zwiadowców zauważył, jak wdali się w potyczkę z piratami. Niestety nie mieli większych szans wobec dużej ilości przeciwników. Początkowo planowaliśmy ich odbić, jednak z jakichś powodów Warek się na to nie zgodził. Jedyne więc, co możemy w tej sytuacji zrobić, to czekać i mieć nadzieję, że piraci ich oszczędzą, jeśli ich już nie zabili. Piraci porwali waszych synów, a wy tu bezczynnie siedzicie? Musimy być posłuszni naszemu dowódcy. Poza tym on zawsze zasięga rady 5 najwyższych szamanów. Muszą być ważne powody, dla których nie zaatakowaliśmy tych drani. Jestem co do tego przekonany. Co więc mam dla ciebie zrobić? Ponieważ jesteś człowiekiem, możesz łatwo dowiedzieć się czegoś o losie naszych młodych wojowników. Przede wszystkim ustal, czy jeszcze żyją i czy wszyscy zostali schwytani. Zdobądź jakiekolwiek informacje, a zyskasz wiele w moich oczach. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli chcesz porozmawiać z piratami, załóż ich pancerz. W innym przypadku rzucą się na ciebie. No jasne, w porządku. Dobra, czyli mamy zadanko na początek. Bardzo fajna sprawa. Może spróbujemy najpierw z Radgarem jeszcze porozmawiać. Możemy go wyzwać. Możesz mnie na tej wiedzy nie bez urazy, ale... Dobra, na razie jeszcze nic nie znaczymy dla niego. Wiecie, bo ja chcę trzymać też te punkciki na to, żeby się tego wreszcie nauczyć, bo wtedy będziemy mogli na przykład ruszyć tą rudę dla kowala. Muszę go też wyzwać na pojedynek, ale to za chwilę. Udajemy się do obozu piratów. Tutaj może być sporo dziadostwa, bo tutaj się kręciły różne kąsacze i tak dalej. A ja chyba nie będę w stanie sobie na razie jeszcze z nimi poradzić, z tego co mi się wydaje. Więc po prostu trzymajmy się tutaj tej strony chyba najbardziej jak się da. Bo nie widziałam tam już wyżej kąsaczy. Podejrzewam, że się wzajemnie wzajemnie wybiły z... Jezu, z rozpruwaczami. O, słyszę to pielca. O. Dobranoc, panowie, do widzenia. Dobra, bo ja jeszcze potrzebuję sobie pancerz założyć. W ogóle nie podoba mi się to, że te potwory tak szybko łapią na mnie agro. Dobra, pirackie ubranie, zróbmy sobie jeszcze jeden zapis. I zróbmy tego questa.
Zastanawiam się też, czy po prostu nie iść teraz do magów wody, bo wtedy powinniśmy dostać te kamienie ogniskujące i będziemy mogli się przemieszczać zdecydowanie szybciej po wyspie. Cześć, Bones. Dzień dobry. Powiesz mi coś ciekawego? Podobno była tu niedawno mała rozruba z orkami. Tak, była mała jatka. Te wieprze chciały się zakraść do naszego obozu. Drenując tu, szybko ich wypatrzyłem i powiadomiłem chłopaków. Przygotowaliśmy dla nich małą niespodziankę. Na długo ją zapamiętają. Co się z nimi stało? Zdaje się, że dwóch zginęło, a resztę uwięziliśmy. Ale jeśli cię to interesuje, pogadaj z Borysem. Okej, Borys, tak? A gdzie jest Borys, ja się mogę dowiedzieć? Bo tutaj jest Jack Alligator, ale Borys, czy to jest ten typ przed wejściem? Czy mi się coś źle kojarzy? No, chyba tak. A gdzie nasz aligatorek jest? U siebie siedzi? Nie widziałam go nigdzie. Czy ja w ogóle tutaj byłam w tym obozowisku? Kojarzy mi się, że tak. A ty widzę, że też tu siedzisz. Nie pogadamy sobie. Ja chyba obgrabiłam już ten kufer. O, roślinka. Dobrze, w takim razie... Podoba mi się ta... jak to się nazywa? Ta balustrada? Ten mur? To jest chyba Bones. Nie, Borys. Podobno była tu niedawno mała rozruba z orkami. A była, była. Mało się tych gadów w życiu natukło. Podobno wzięliście ich do niewoli. Masz dobre informacje. Skąd tyle wiesz? Bones mi powiedział. A, ta. Więc co się stało z tymi orkami? A teraz zejdź mi z oczu, bo zasłaniasz krajobraz. Ile za nie chcesz? Pomyślmy. 200 sztuk złota chyba mnie zadowoli. Ale jest jeszcze coś. Pilnie potrzebuję dwóch bryłek rudy. Przynieś mi te rzeczy, a ja ci powiem, co wiem. A teraz zejdź mi z oczu, bo zasłaniasz krajobraz. No dobrze, ja 200 sztuk złota na pewno nie mam. A jeżeli chodzi o bryłki rudy, to ja mam tylko jedną. To też nie jest nic dobrego. To jak by tutaj dalej ruszyć sobie cokolwiek? Wróćmy może do obozu i spróbujmy zrobić arenę, czyli pobić się tam z Radgarem jeszcze. A później coś tak mi się wydaje, że pójdziemy w całkiem przeciwną stronę, w stronę Bagien i właśnie w stronę magów wody. Bo to naprawdę nie będzie głupi pomysł, a wręcz przeciwnie. Który mamy poziom? 8. No dobrze. Nie jesteśmy mu wszystko najlepiej przygotowani. Można by było... Aha, tam są kąsacze, dobra. Dziwi się, że mnie nie zaatakowały, jak ja tutaj tak blisko chodziłam. Wygląda na to, że złapało na mnie agro tylko jakby jedno, czyli topielce. Tu jest jakaś jaskinka. Czy tutaj się coś dzieje w tej jaskini? Nie, ja już chyba tutaj wchodziłam kilka razy. Tu jest jakaś kopalnia, ale na razie tam nie idę, bo to się mija z celem. Tutaj też możemy zejść niżej. Widzę, że tutaj są te rozpruwacze i te kąsacze po... Ale jestem głupia. Oh my god. Nie zmieniam zbroi, nie? Błagam, dajcie mi spokój. Mnie dalej gonią, prawda? Jezus Maria, dobra, muszę się wczytać. Aha, bo ja stoję przed tym obozem, dobra. To jest bez sensu, przecież oni wiedzą, że ja se poszłam po to. Dobra, przegadamy jeszcze raz tego gościa, nie martwmy się. Spokojnie, to po prostu mój błąd. Ile chcesz, wiadomka. Dobra. Przejdziemy koło Bonesa i pierwsze co zrobię, to zmienię zbroję, bo tak w ogóle powinnam zrobić. Ale po co? Po co, no nie? Po co, na co? W jakim celu? Powiem wam, że na razie modyfikacja nie jest jakaś bardzo ciekawa, szczególnie, że ja jestem chwilowo leszczem, więc nic ciekawego się nie dzieje i nic ciekawego się dziać nie będzie. No cóż... Dobra, chyba w tym miejscu powinnam już móc zmienić zbroję. Bo
potem sobie zapomnę. Jednakże to jest bardzo głupia sprawa, że najzwyczajniej w świecie ci orkowie no nie ogarniają, że halo, znajoma morda, nie? Nie, no nieważne. Kurczę. Nie, naprawdę, aktualnie jest ciężko cokolwiek ugrać w tym modzie, bo jednak poziom trudności w ogóle Gothic 2 jest dla mnie zbyt duży osobiście. W porównaniu do jedynki to wydaje mi się, że jest dużo trudniej. Ale no dobrze. Czy wy coś powiecie? Nie. No to chodźmy w takim razie... A czy mogę Keretowi coś więcej powiedzieć chwilowo? Takiego, że go to w jakimś stopniu jakkolwiek Jezus. Że będzie usytasy? Jesteś już bliski przyjęcia. Ciekawe. Dobra, czyli mamy też odzew. To bardzo dobrze. Radgara może wyzwiemy na pojedynek. Ja nie wiem, czy sobie z nim poradzę. A no tak, ty mnie teraz się nie nauczysz? Wyzywam cię na pojedynek. Nie ma sprawy, kolego. Trochę się rozerwę. Spotkamy się na arenie. Dobrze, kolego. O Boże, kochany. Oj, coś czuję, że to będzie dętka zaraz, jak nie wiem. On ma też... Nie, on ma jednoręczniak, ale naprawdę ma zajebisty ten jednoręczniak. Ale no może ta arena coś zmieni. Siup. Teraz będzie. Ała. Uważaj. Ale on ma kryta, no. Czemu ja nie mam... Czemu ja nie mam takiego kryta, nie? Nie wiem, ile typ ma procent, ale ja mam chyba 50 i to w ogóle nic nie daje. Ile ja mam kryta? 40. Ten kryt to w ogóle nie istnieje. To rzeczywiście prawda. A ten co robi? Nic się nie zmieni. Halo? Nie mów, że o tym nie wiesz. Okej, okay, zbugował się nam troszkę typuś. Nie wiadomo już komu można ufać. Znasz już moje. Ej, a ja mam takie pytanko. A nie, bo to bez sensu. Ale widzę, że ewidentnie on nie chce trafić na arenę. Nie wiem, co typ robi. O, biegnie. Nic mnie już nie dziwi. Pokaż. No halo! Co to było w ogóle? Nie, ja tego typa po prostu pierdolę na razie. 2 kryty mu weszły pod rząd. Mogę się w ogóle, nie wiem, cmoknąć chyba w nos. Zaginienie orkowie to potrzebuje złota. Potrzebujemy złota. Żywność dla Mechrona. To trzeba się udać w stronę doliny. Mistrz areny, no to powodzenia na razie. Reputacja wzrasta, kamienie, no to musimy do magów. Prośba Wulfgara, no to jest w stronę obozu na bagnie. Tą rudę dla kowala by się przydało ogarnąć. Tu są strzały. Tu jest jeszcze jakaś broń, której nie zebrałam. Boże, się na mnie spojrzeli, że myślałam, że zostanę w pierdy. Czy ta broń... O, proszę, jest lepsza. 20 punktów siły za mało. Kiedy ja to włożę w ogóle? Chyba nigdy. Dobra, na razie tamtego typa olewam. Może się po prostu przejdziemy tu na górę. W sensie nie wiem, czy niebezpiecznie byłoby się przejść po prostu do tamtych jaskinek. A, bo tu też są orkowie, oni jeszcze tu patrolują. To fajnie. Dzień dobry, ork wojownik. Ten się na coś rzucił. Tu są wilki czy wargi? Czy to... A to są te, cerbery, no nie? Ork Elita, dlaczego ty mi wziąłeś, zabrałeś mój exp? Tam są pełzacze, nie wiem jak ja sobie radzę z takim czymś, jak pełzacz. Może lepiej nie będę pytać. Nie no, musimy jakoś tutaj troszeczkę... O, dzień dobry. Troszeczkę taktyki zastosować. Z serwerami sobie pamiętam, że w miarę chyba radziłam. No, nawet jak kryt wejdzie, to... W porządku, troszkę mnie pogryzły, ale to tylko serwery.
Tutaj coś leży, czego pilnowałyście? Ognistej pokrzywy, naprawdę. Naprawdę takiego shitu, to ja myślałam, że ja tutaj spotkam, nie wiem, bryłkę rudę na przykład. Byłoby fajnie, bo byśmy wtedy tylko potrzebowali złota. Dobrze, tu jest pan pełzacz, tam jest jakaś roślina. Co to za pełzacz? On nie wygląda dobrze. Mroczny pełzacz. Strzelam, że jak mnie pierdyknie. Ale spamisz. Nie no, widzę, że całkiem nieźle z takimi pełzaczami. Nie no, dobrze, w porządku. Niczego tu nie. Tylko ja oczywiście nie umiem wydobywać płytek ani nic w tym stylu. O, tutaj coś jest. Czy tu można wejść? To jest bardzo dobre pytanie. Wiecie, może po prostu rozwiązaniem na moje bolączki. O, proszę. Skórzany mieszek. Może rozwiązaniem na moje bolączki jest po prostu troszeczkę podekspić. Nie wykluczam tego, to jest bardzo możliwe, że po prostu wystarczy się tutaj poprzechadzać. Może nawet znajdziemy luzem jakąś bryłkę rudy, bo wtedy będzie nam zdecydowanie prościej cokolwiek zrobić. Także widzę światełko w tunelu, chociaż minimalnie. Możemy spróbować tutaj coś pokombinować. Myślałam, że tutaj może coś znajdę. Co my tu mamy w tej jaskini? Kompletnie nic nie widać. To jest na pewno... O Boże, przestraszyłam się ciebie, pełzaczu głupi. O, niewidzialny cios wszedł. Takie coś to ja lubię. Kolejny pełzacz. Może poczekam, aż on tutaj po prostu przyjdzie. Żeby, wiecie, nie wywoływać więcej niż jednego. No to pełzacz wojownik. Ciekawi mnie, czy on jest mocniejszy od pełzacza mrocznego, czy słabszy. Dobre pytanie. No z nich nic nie ma, prawda? Nic, no nie, nic z nich nie dropi. Znaczy podejrzewam, że mi tak łatwo idzie w miarę walka z tymi potworami, bo jednak gram na łatwym poziomie trudności. Tylko gorzej, że arena sobie nie radzę z nią mimo łatwego poziomu. O, proszę, ty bijesz trochę. Wiecie, wcześniej mu nie dałam sposobności, żeby mnie uderzył. Bardzo nie lubię, jak się źle wciśnie właśnie broń i wtedy ten pełzacz robi mi spamiks. Dobra, wyleczymy się troszkę, bo się dałam obić niepotrzebnie. A, dobra, nie będą nawet dwa poty. Nie będę sobie żałować. Zaraz tutaj będziemy wszystko też sprawdzać, ale jeszcze może być tutaj coś. Na przykład jakiś jeden pełzacz. O, gobliny. Dzień dobry, proszę przyjść do mnie. Macie jakiegoś wojownika? Bo to bardzo ważne. Chyba nie. Chyba czarne, nie? Tak. Bijecie trochę? Nie wiem. Okej, pięknie. O, zablokowałyście się tu trochę na tej skale. To miło. Ja nie rozumiem trochę, dlaczego broń dwuręczna jest taka wolna. Znaczy, ona nie będzie wolna, jak będę miała lepszy kryt i w ogóle wszystko, kurna, goblinie. Nie, ja się bardzo daję obijać, aż to jest dla mnie dziwne bardzo. Dobra, tutaj możemy już chyba odpalić sobie jakąś pochodnię. Ewentualnie światło, ale mam tylko jedno. Dobra. Pozbierajmy sobie z nich wszystko, bo to można potem sprzedać, ten syfon. Niczego tu nie znajdę. To jest istotna sprawa. Gdzie mieli potem właśnie czym handlować. Więc no, sprawdźmy to miejsce. Odcinek chyba normalnie nazwę jakimś powolnym wychodzeniem zza obozu. Ten szkielet jest bardzo ładnie podświetlony. Czy ty coś... O, złoto. Dzień dobry. Czy ty coś tu więcej chowasz? Wyglądasz zajebiście. Ale wyglądasz też, jakbyś coś miał w rękach, a kompletnie nic w nich nie masz. To bardzo przykre. Tutaj w tych beczkach nic.
No dobrze, mamy tutaj kopalnię złota. To na przyszłość będziemy wiedzieć. Kiepski szeroki miecz, to jest chyba broń jednoręczna, jeżeli dobrze mi się kojarzy. Tak, i to nawet całkiem niezła broń jednoręczna na początek. Ale no, ubzdurałam sobie dwuręczniaka, no to niech będzie. W sumie pierwszy raz chyba będę przechodziła w ogóle jakiekolwiek, nie wiem, czy to moda, czy w ogóle właśnie bronią nic taką. Jest samorodek rudy, ale nie chciałabym go kopać, bo się boję, że po prostu, no bo my nie mamy umiejętności kopania. Więc boję się, że ta bryłka po prostu pójdzie na marne. Srebro jeszcze tutaj mamy. Kolejny samorodek złota. Jakaś mikstura. Fajnie by było, gdyby to była jakaś mikstura życia. Ta beczka to po co tu jest? Nie wiem. Czy beczka? Ten karton. Znaczy się pudło. Właśnie pudło. Dobrze. To co? To mamy jedno miejsce z głowy, można powiedzieć. Dobra, wyłączmy sobie pochodnie. Wyłączmy w ogóle. Powinna powiedzieć zgaśmy, a nie wyłączmy. Sprawdźmy. Jak tam sprawa z kolejnym poziomem? No, lepiej to wygląda. A może byśmy spróbowali jednak wykopać coś, mimo tego, że nie mam umiejętności? Może to coś jednak... Mam w ogóle kill-off, bo to też jest istotne. Mam kill-off. I po cholerę ja zgasiłam to pochodnie. O, przy okazji ten mieszek otworzymy. O, proszę, 100 sztuk złota. A nie, 20 i wytrychy. Dobra. Spróbowałabym sobie wykopać bryłkę rudy. Tu jest srebro. Srebro. Dobra, bryłkę rudy bym spróbowała wykopać. Zobaczyć, jak to wygląda w momencie, gdy ja teraz jakby... Nie mam umiejętności kopania. Odup trochę. Nie masz odpowiedniej umiejętności. Okej, okay, czyli nie jestem w stanie w ogóle kopać bez umiejętności. Dobra. To też jest jakaś dobra rzecz, bo przynajmniej tej bryłki nie jestem w stanie zniszczyć. Także musimy się po prostu tego nauczyć. Dobra, czyli tutaj tą jedną jaskinię mamy z głowy. Moglibyśmy iść teraz na drugą stronę, można powiedzieć. Tam chyba weszłam, tam nic nie było. Bo zastanawiam się, czy tutaj gdzieś nie ma w jakichś miejscach pochowanych też jakichś różnych rzeczy. W jakichś zakamarkach. Możemy iść też na górę. I w sumie górą byśmy się ładnie dostali w stronę... Ja mam w ogóle mapę? Mam. Dostalibyśmy się w stronę domu wojowników i byłoby blisko do świątyni Adanosa i tak dalej. To też jest jakiś pomysł, żeby tędy udać się na bagna. Ale no jeszcze nie teraz. To na pewno nie. Jeszcze troszeczkę powinnam tutaj przykombinować. Pójdziemy sobie w tamtą stronę, gdzie byli piraci. Bo tam była jeszcze jedna jaskinia i może będę w stanie do niej wejść bez problemu. Troszeczkę szkoda, że mi tak dużo expa uciekło, bo tutaj jednak sporo tego było. Było, ale się zmyło. No niestety. Tutaj stoi Radgar, a ty nie stałeś gdzie indziej? A nie wiem. Chyba po prostu zmienia się jego pozycja. Nie przejmujmy się tym. Przejdźmy się tu. Może tutaj coś leżeć po prostu na końcu tej dolinki. Oprócz roślin, typu na przykład jakiś mieszek, albo właśnie jakaś luzem leżąca bryłka rudy, albo no nie wiem co. Coś w tym stylu może tu być. No nie wiem. Chwilowo nic nie widzę, oprócz ziela leczniczego, które zresztą prawie podeptałam i ominęłam. Dlaczego w Gothiku 2 nie ma telekinezy? A wiem, dlaczego byłoby po prostu za łatwo. Coś w tym jest. Dobrze, tutaj była po drodze jeszcze jedna jaskinia. Także też miło by było ją sprawdzić. Tutaj nic. Tutaj jakieś drewienko. Dobrze, czy tutaj coś jest? W tej beczce? Nie. Tu jest roślina. Podniosę ją czy nie? Podniosę, podniosę. Znaczy troszeczkę mało jest mi potrzebne. Jezus Maria, myślałam, że to jest jakiś potwór, a to tylko ognisko. Czy to już ten etap? Czy tutaj też będą pełzacze?
Bardzo dobre pytanie, ale przynajmniej teraz wchodzę tutaj normalnie z pochodnią jak człowiek. Tak. Mamy pełzacza. Akurat łatwi przeciwnicy. Takie coś to ja szanuję. Kolejna kopalnia, gdzie po prostu będziemy musieli przyjść kiedyś pokopać. Cały czas liczę, że znajdę gdzieś po drodze po prostu taką leżącą, samotną bryłkę. Dobra, kolejny pełzacz, który już do mnie biegnie. Zrobię sobie taki kontrolny zapis jeszcze. To pełzacz wojownik. Dobra. No i uderzył mnie jakimś prawem szybciej niż ja jego. No o co chodzi? No, ej, what the hell? Nawet Bezi nie krzyknął, nie? Jak ja tego czegoś nie lubię. Broń dwuręczna jest naprawdę, no, ciężką bronią. Ja co prawda nie umiem się bić jakby inną. Kurde, no prawie mnie zabił znowu. Nie wiem dlaczego, ale bardzo opornie mi chodzi jakby taka broń. Ta dwuręczna, mówiąc wprost, to po prostu... Ja nie wiem, naprawdę bardzo opornie. Nie wiem, czy na arenę i tak dalej to sobie po prostu nie wyjąć jednoręczniaka, nie? Mimo, że mam mniejszego kryta, bo to... Ja się zastanawiam, czy to po prostu nie jest lepsze. Dobra, najlepiej będzie tak chyba z pełzaczem. No, dawaj, Bezi. Super. Teraz ci się poszczęściło nawet całkiem. Może nawet nie będę musiała się leczyć po tej jaskini? Któż to wie? Samorodek srebra. Tutaj naprawdę nic nie ma. Tutaj widzę jaskinia srebra. Bardzo dużo jest go. W tamtej było złoto, tutaj jest srebro. I trochę domieszek chyba rudy też jest. Dobra. Ten pełzacz zaraz do mnie przylezie, także... To jest chyba ostatni pełzacz. Tak mi się wydaje. Albo nie. No, kurde, halo, nie, przestań, matko boska. Bezi, o Boże, kochany, to jest hit. Znowu miałam ten problem, że po prostu Bezi uznał, że mnie będzie olewał totalnie. Dobra, mikstury chyba jednak... Ewentualnie zioła możemy też żreć w sumie. Nie pomyślałam o tym. Szkoda, że jak przytrzymam, to nie jest tak, że jesz dalej. Dobra, na razie wystarczy. Chyba jeszcze jeden tu jest. Po drugiej stronie? Nie, już tutaj nie ma nic. No dobrze. Srebro, 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 srebro. W ogóle widzę, że też tych bryłek rudy nie ma dużo. A to w ogóle to jest pod ta jaskinka. Ej, nie, poważnie, tutaj to już całkiem nic nie było. Spodziewałam się tutaj jakichś skarbów, czy czegoś w tym stylu, nie wiem, jakiegoś wzbogacenia się. A tu nic, a tu klopson. No dobrze. Skoro nie, no to nie, no trudno. Jednakże troszeczkę expa wpadło nam do rąk, także to jest jakiś plus na pewno. Możemy też się udać tutaj, w tę stronę. Tam były te kąsacze, ja nie wiem, jak ja sobie z kąsaczem radzę. Ta, nowa gra na pewno. Dobrze. To spróbujmy tędy się jeszcze wspiąć, bo tutaj były właśnie te kąsacze na górze. Ale jednak zanim do tych kąsaczy, to jeszcze tu jest jakaś wnęka. Tu jest roślinka lecznicza, ale przynajmniej coś znalezione. A jak znalezione, to nie kradzione. Akurat zbliżamy się, moi drodzy, powoli do końca odcinka. No i troszeczkę wyściubiliśmy nosa.
Widzę, że topielec uznał, że do mnie będzie szedł. Także w porządku. W sumie może być topielec. Ale jeden, no panowie. O tak, chodź. Ała, naprawdę? Czemu ty tak bijesz? Nic tu nie ma. Panie topielec. Kurde, jeden cios i prawie leżę. Znaczy, one są troszkę silniejsze, no nie? Bo to są te piekielne. No ale to nie zmienia faktu, no halo. No nie bij mnie. Jemu jakiś kryt wszedł, czy o co chodzi? No. Dobra. Jak zwykle dam się poobijać, nie przejmujcie się. Dobra, kupimy sobie po prostu mikstury. Ja się nie będę chrzanić już, bo to jest głupie. Dobra, tą pochodnię to sobie zabiorę, żeby ją mieć po prostu, bo się może przydać. Nawet został nam... O Boże, przepraszam. Ruszyłam cholernie pod filtrem. Nawet została nam taka poświata po tej pochodni. To były kąsacze. One przylecą we dwa, prawda? Nie, pojedynczo. To bardzo dobrze. Okej, pan kąsacz uznał, że woli sobie jeść ciało. Nie wiem, jak bardzo klepiesz. Nie chcę się chyba przekonać. Całkiem dobrze poszło. Nie narzekam. Pan kąsacz całkiem... nie zrobił mi aż tak dużej krzywdy. Dobra, nie gryziecie aż tak bardzo jednak. Z rozpruwaczem byłoby zdecydowanie gorzej. Bezi... O, dziękuję bardzo. Muszę zainwestować w mikstury lecznicze. W bardzo dużą ilość mikstur leczniczych, bo to jest żart. Tak, i odblokowaliśmy sobie teraz drogę właśnie do tego piedestału i do teleportu, którego na razie nie użyjemy, bo jest właśnie nieaktywny. Ale no przynajmniej troszeczkę expa nam wpadło i tak naprawdę zaraz będziemy już koło piratów, więc zmieniłabym sobie pancerz na pewno. I może pójdziemy spać, wiecie, do domu tam Jacka Alligatora, bo bez sensu jest się leczyć i po prostu z tamtego miejsca wyruszymy sobie. Coś tak czuję, że w stronę magów wody. Żeby te teleporty mieć już odkryte, bo to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa. Dobra, ja się tutaj tak kręcę. Zmieniłam ten pancerz, prawda? Tak. Dobra, czy tutaj coś jest? Nie. Jak tam stoimy ze złotem? Mam 80 sztuk złota, ale mam też troszeczkę syfu, który mogę sprzedać. Więc aż tak bardzo się tym nie martwię. Jack Alligator poszedł sobie ćwiczyć. A my idziemy spać i... Słyszymy się już, moi drodzy, w kolejnym odcinku, gdzie po prostu udamy się prawdopodobnie do magów wody. Bo na razie nie jestem w stanie tutaj za bardzo poczynić niczego wielkiego, chwilowo. Więc po prostu najlepiej będzie udać się do magów wody. I chociaż odblokować sobie teleporty. Może na bagnach pójdzie nam lepiej, chociaż bardzo w to wątpię. Chociaż no ja częściej chodzę najpierw na bagno, a potem do kanionu, więc w sumie może tak być, że będzie lepiej. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się w kolejnym już jutro, o tej samej godzinie, czyli o 15. Zapraszam was do dawania łapek w górę, jeżeli film wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś miłego komentarza. Napiszcie, co tam u was i do subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej. Oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Także jeszcze raz do usłyszenia i cześć!